specjalnie dla Was stwierdziłem, że po raz pierwszy zrobię takiego w pewnym sensie vloga, czyli jak spędzamy tutaj czas, co robimy, co działamy. Jesteśmy właśnie w Australii, a dokładnie rzecz biorąc w Perth. W tym momencie jedziemy na plażę Mullalo, żeby spróbować swoich sił w surfingu. Właśnie jadą panowie na szosie, kręcą, kurde, pokazuję ręką, spieprzam z tego pasa. To będzie nasza kolejna próba, tym razem w całkiem nowej miejscówce, bo do tej pory trenowaliśmy, próbowaliśmy swoich sił na plaży Trick. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Deski i do roboty, ale idealnie zaparkowałem. Jeden sztuken, softboardzik niebieski, krótki dla mojej ukochanej. No i softboardzik numer dwa, który jest dużo większy, dużo bardziej wyporny, na którym ja dzisiaj będę trenował po raz kolejny. Ostatnio na fiszu zacząłem kombinować, ale no, lepiej doszlifować to, co się potrafi. Niestety tutaj z tej plaży, z tej wody nic nie będzie, dno schodzi bardzo szybko w dół, czyli staje się bardzo głębokie, nie ma wypłaszczeń, przez co fale się nie łamią. Niestety na Mullalo Beach nic nie wyszło, w związku z tym jedziemy zobaczyć, jakie są warunki na Trigu. Zobaczymy, może tam będzie troszkę lepiej. Ruszamy. Trochę im zazdroszczę tych soft. Mają takie fajne szosy. Zanim wejdziemy na plażę, no to trzeba jeszcze zrobić jakieś turbo doładowanie. Double espresso for coffee bar przy plaży. Fajna miejscówka i najlepiej ziomble, bariści. Don't leave me high and dry. Mimo wszystko, mimo że były bardzo trudne warunki, to udało się połapać trochę fal. Poznać pana z Rumunii, który mieszka tu od 40 lat, surfuje. Mega sprawa. Tego właśnie potrzebowałem, kochani.